Cześć, siema, witam was. Dawno nie nagrywałem filmików, to ja, N40, w dzisiejszym odcinku. Porozmawiamy o tym trochę. Wczoraj, że nie zrobiłem żadnego takiego meczu kartowego jeszcze z update'a Final of English'u w Juventus Barcelona. No było 3-1 do Barcelony wczoraj, ale nie powiem, na kogo stawiałem, nie zdradzam. No ale Juventus po prostu grał słabiej. Po bramkach Barcelona zwycięża po bramkach. Nie chce mi się mówić w których minutach, ale albo dobra. Najpierw Rakitić w czwartej, później wyrównanie Juventusu w 55. Morata na 2-1 na Barcelony, Suarez w 68. I na 3 w 97 Neymar. No, po prostu Barcelona grała lepiej, zdobyła Ligę Mistrzów, Puchar, ale niestety, fani Barcelony się cieszyli. Oczywiście chyba wiecie, jak ten odcinek nazwę, ale nie chce mi się mówicie, ale Juventus, bardzo dużo okazji, żeby zremisować, ale jak było to jeszcze 2-2, to by Barcelona może i tak by już wygrała. Widzicie, tutaj dawno nie nagrywam przy mojej gablocie, nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywam tutaj, ale... No ale chyba dawno tutaj, jak widzicie, mam już dwie puszki kart. Tak naprawdę otwierałem jedną puszkę, ale skąd dostałem tą puszkę? No po prostu kolega mi dał, bo potrzebowałam do kolekcji. Poczekajcie chwilę. Dobra, już. Niech wygra lepszy. To był w dzisiejszym odcinku. Jeszcze tylko chciałam wam powiedzieć, która połowa była bardziej emocjonująca. Oczywiście moim zdaniem była druga. To było na tyle. To jest mój pierwszy Q&A na moim kanale. Tak naprawdę to powinien być drugi Q&A, ale te pytania, co nagrywałam tam kwietnia któregoś, to nie nazwałem tego jeszcze Q&A, bo nie byłem jeszcze przyzwyczajony, gotowy, żeby tam, wiecie. Dobra, to na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten Q&A wam się podobał. Może dla niektórych ludzi, którzy nie oglądali tego finału, się przyda. Więc dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku chyba nagram Q&A, albo w poniedziałek, nie wiem, ale w następnym tygodniu, bo dzisiaj w niedzielę. Bo ja nie będę miał tak, ale może kiedyś będę miał tak, że będę nagrywał dwa filmiki w jeden dzień. Zobacz, albo nawet więcej. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć!